Ciekawe zapytanie dotyczące wpisu kodu 107 w orzeczeniu lekarskim do prawa jazdy. I czy kandydat na kierowcę, niepełnosprawny kandydat na kierowcę, może zdawać na pojeździe niedostosowanym, jeżeli lekarz nie określił innym kodem, o jakie ograniczenie mu chodziło? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zacznę tradycyjnie od zapytania internauty. Witam serdecznie, pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Przeprowadzam egzaminy na prawo jazdy. I moje pytanie, czy lekarz uprawniony do badania kandydatów na kierowców, wpisując na orzeczeniu lekarskim kod 107, powinien wskazać osobie badanej, w jaki sposób pojazd powinien być dostosowany do stopnia niepełnosprawności? Jak to się odbywa? Ostatnio na egzaminie miałem taką sytuację, że kod 107 widniał w profilu kierowcy, kandydat był niepełnosprawny ruchowo, no ale na egzamin pojazdu przystosowanego nie podstawił. Cały kurs z instruktorem, swoim instruktorem nauki jazdy przejeździł pojazdem nieprzystosowanym. Egzaminu oczywiście nie przeprowadziłem, ponieważ kandydat nie spełniał warunków wynikających z orzeczenia lekarskiego. I odpowiadając na to pytanie, ze wzoru orzeczenia lekarskiego wyraźnie wynika obowiązek dla lekarza wpisania właściwych kodów i subkodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia, no oczywiście określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 100 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca. Chodzi tu generalnie o prawo o ruchu drogowym. Kody te należy oddzielać znakiem ukośnika, czyli łamane. Oznacza to, że możliwe jest więcej wpisanie niż jednego kodu. Oczywiście, jeżeli bardzo Cię temat interesuje, kody te wszystkie wymienia rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Jest to rozporządzenie określające również aktualny wzór prawa jazdy. Natomiast w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 właśnie umieszcza się te liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają tutaj następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub jakieś informacje dodatkowe. I na samym dole tego rozporządzenia jest właśnie ten kod 107. Oznacza on, że wymagane jest dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Jest to sformułowanie bardzo ogólne, także lekarz powinien dokładnie sprecyzować, o co mu chodziło. No a egzaminator jak egzaminator, no postąpił właściwie, ponieważ osoba egzaminowana, zgłaszająca się na egzamin państwowy oczywiście nie spełniała warunków wynikających z wpisanych orzeczeniu lekarskim tych kodów ograniczeń. Natomiast dlatego po prostu nie była dopuszczona, ponieważ od samego początku nie miała prawa się szkolić w pojeździe nieprzystosowanym, niedostosowanym. Jak to wygląda w praktyce w mojej przychodni? Bardzo często daję kod 10, czyli wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów. No tam często jest automatyczna skrzynia biegów, czasem jest jakaś tam gałka. Jest parę innych jeszcze takich kodów związanych z upośledzeniem narządu ruchu. No do wyboru jest kilkadziesiąt innych, także tenże lekarz powinien wcześniej coś wybrać. Natomiast prywatnie wydaje mi się, że poszedł po linii najmniejszego oporu, rzucił jakiś taki kod ogólny i wszystko i nic. Natomiast, gdzie jest problem dla lekarzy? Musisz wiedzieć, że ten kod 107 nie jest wymieniony w dyrektywie unijnej 206/126 przez WE, tej dotyczącej praw jazdy. Jest to taki wymysł krajowy, dlatego pasuje on tutaj jak przysłowiowy kwiatek do kożucha i oczywiście powoduje zamieszanie. Na tym kończę. Jeżeli miałeś jakiekolwiek problemy z kodem 107, oczywiście koniecznie skomentuj to wideo poniżej. Daj lajka, możesz je umieścić na Facebooku, Twitterze lub jakimś innym swoim portalu społecznościowym. I tradycyjnie zapraszam Cię również tutaj na moją stronę
badania lekarskie kierowców.pl. Omawiam tam podobne tematy, głównie związane z jazdą po alkoholu, ale również o kodach na prawo jazdy. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.